Witajcie. Opowiem Wam dzisiaj troszkę o melonie. Ten melon, który tutaj mam, to jest melon Gallia. Jest to spory, dyniowaty owoc i gdy przekroimy go na pół, zobaczymy gruby miąższ w kolorze od białego, żółtego po pomarańczowy. W środku samym zaś melonu znajdują się pestki, które będziemy musieli usunąć. Melon w 90% składa się z wody. Zawiera dużo witaminy C i błonnika. Jest źródłem beta-karotenu i potasu. Melon często wykorzystywany jest w różnego rodzaju dietach, ponieważ działa przeczyszczająco i moczopędnie. I zalecany jest również przy bólach reumatycznych. Tak jak powiedziałam, ja mam tutaj melon Gallia, natomiast do wyboru mamy kilka odmian melonów, na przykład Cantalupa, Cassaba, melon miodowy, Valencia, Espagna lub właśnie Gallia. W melonie jemy jedynie miąższ i spożywamy go zawsze na surowo. Ale możemy melon dodawać na przykład do sałatek, kompotów lub dżemów. I teraz pokażę Wam, jak go obrać. Po pierwsze, kroimy melon na pół. W ten sposób. Jak widzicie, w środku są pesteczki, które trzeba usunąć. Zrobimy to za pomocą łyżki. Czyli po prostu za pomocą łyżki te pestki wyskrobuję ze środka. Porządnie, tak żeby nic nie zostało. Jak widzicie, melon jest bardzo soczysty, jednocześnie bardzo orzeźwiający w smaku. Pestek już nie mamy. Za chwilę zrobię to samo z drugą połówką, natomiast teraz pokażę Wam jeszcze, jak obrać skórę. Kroję go jeszcze raz na pół. Czyli teraz już będą ćwiartki. I za pomocą noża staram się nóż prowadzić jak najbliżej skórki. Oddzielam miąższ. Moi drodzy, zapraszam Was na mój blog ankagotuje.pl. No i zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Smacznego!